Dzień dobry wszystkim, witam się oficjalnie z mojego samochodu. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 22 marca. Prawo jazdy zdałam 1 marca, czyli no już 3 około tygodnie temu. Trochę czasu minęło od tamtej pory. Kupiłam samochód tak naprawdę jeszcze w styczniu, ale nigdzie o tym w sumie nie mówiłam, bo też nie czułam aż takiej potrzeby. Super! Ale jako, że jestem zawodowym vlogerem, to prędzej czy później by się ta informacja wydała. Dlatego mówię wam oficjalnie, że tak, kupiłam samochód jeszcze zanim zdałam prawo jazdy, więc miałam niemałą presję, żeby zdać te prawko. Zdałam prawo jazdy dopiero za czwartym razem. Nie było łatwo, słuchajcie. Ja w ogóle bardzo emocjonalnie podeszłam do całej tej sprawy. Nie wiem nawet dlaczego, bo teraz z perspektywy czasu jakby no wiem, że to nie było nic aż takiego głębokiego. Całe te prawo jazdy, wszystkie te egzaminy tak zawładnęły moim życiem, że ja autentycznie siedziałam i myślałam tylko o tym, że muszę zdać prawo jazdy i był to dla mnie mega stresujący okres tak naprawdę, no bo ja już próbowałam zdać chyba od stycznia. W styczniu miałam pierwszy egzamin, który się po prostu no nie udał i byłam wtedy strasznie załamana, bo trafiłam naprawdę na bardzo fajnego, wyrozumiałego egzaminatora, a mimo to bardzo się zestresowałam i robiłam jakieś totalnie głupie błędy. Za drugim razem byłam zestresowana jeszcze bardziej i wtedy faktycznie szło mi beznadziejnie, więc nie dziwię się, że jakby no nie zdałam. I tak, dwa razy próbowałam zdać w Warszawie. Jak mi się nie udało, to postanowiłam, że będę próbować swoich sił na Podlasiu. I pojechałam na Podlasie, ponieważ ja na Podlasiu mam rodzinę. Pomyślałam, że tam może będzie mi troszeczkę łatwiej zdać niż w Warszawie, w takim wielkim mieście. No i za trzecim razem niestety też mi się nie udało. Wydaje mi się, że miałam bardzo złe podejście wtedy do tego egzaminu, bo właśnie byłam tak, wiecie, negatywnie nastawiona, że nie uda mi się. I tak naprawdę za tym trzecim razem prawie zdałam, bo szło mi całkiem nieźle, no ale jednak podwinęła mi się ta noga. No i za czwartym razem mi się udało, więc jestem w tej chwili mega wdzięczna, mega szczęśliwa, taki kamień z serca, że już mam to, wiecie, za sobą, bo no tak jak mówię, przejęło to władzę, kontrolę po prostu nad całym moim życiem. To brzmi w ogóle tak strasznie dramatycznie, ale naprawdę tak było, a po prostu jak zdałam ten egzamin, to tak jakby wszystkie moje problemy zniknęły. Dzień dobry, moi drodzy! Mamy dzisiaj środę, 1 marca, zaczynamy miesiąc. Planuję ten miesiąc rozpocząć wspaniale. Podchodzę już do tego egzaminu czwarty raz. I planuję dzisiaj zdać. Naprawdę planuję dzisiaj zdać. To już nie ma to tamto. 4 to jest moja szczęśliwa liczba, powiedzmy. Bardzo lubię liczbę 4. Kolejna po czwórce jest 8 moja ulubiona, więc wolałabym jednak zdać przy 4, a nie przy 8. Tak jak zapowiedziałam. Zdamy! Wróciłam już do domu, emocje troszeczkę opadły, kurczę, nawet nie wiecie, jaka jestem szczęśliwa, w końcu po prostu czuję taką ulgę, kamień z serca, dosłownie. Nie było idealnie, pan powiedział, że no nie było idealnie, ale przyzwoicie, najważniejszy jest, słuchajcie, wynik. Nie spowodowałam żadnego zagrożenia i to jest najważniejsze. Więc tak, zdałam prawko, wczoraj odebrałam plastik, więc mogę już jeździć oficjalnie. Wczoraj miałam moją pierwszą przejażdżkę, było ciekawie. No. Ja się boję. No puść strzeż to sprzęgło. No przecież nie trzymam go. Nie, ja już bym chciała zawrócić, tak szczerze. A, no bo to teraz trenujemy drogę do kościoła. No to jedziemy, szybcy i wściekli. Wolniej, wolniej. No co wolniej, 60 raptem jechałam. Przyjechaliśmy pod paczkomat, bo to będzie miejsce, do którego najczęściej będę jeździć, więc już mam przetestowaną trasę. Niby pozytywnie, ale też negatywnie, bo no jest to samochód, którym nigdy wcześniej nie jeździłam. Muszę się do niego przyzwyczaić, wszystko tutaj jest, mam wrażenie, inaczej, sprzęgło inaczej działa, biegi zupełnie inaczej mi wchodzą, chcę włączyć jedynkę, włącza mi się trójka, ale jestem z niego bardzo zadowolona, to jest mój Henryk, nazwałam go Henryk. Nie wiem skąd się wzięło to imię, tak szczerze, po prostu mi się spodobało i pomyślałam, że samochód powinien mieć imię, nie wiem dlaczego tak pomyślałam, możecie napisać co sądzicie o tym imieniu. Ja generalnie na samochodach to się tak średnio znam, więc nie chcę się tutaj, wiecie, jakoś rozwijać na temat tego auta, bo ja kierowałam się głównie tym, jak ten samochód wygląda. Jedyne, co mogę wam powiedzieć konkretnego o tym samochodzie, to, że jest to Kia. Dzień dobry. Idziemy poznawać, oglądać Henryka. Ja mam już klucze. Czemu się światła świecą? Może nie wyłączyłaś? A przecież nie ja jechałam. Zobaczcie państwo, taki fajny ombre, trochę taki efekt śniegu, no nie? Że tu taki biały, a tu przechodzi właśnie taki ciemniejszy. No, to specjalnie wszystko tak zaprojektowane. Oryginalnie, no. Ja nie widziałam jeszcze takich samochodów, takich fajnych. Muszę ocenić, bo wiesz, samochody, jak się patrzysz, te światła tworzą zawsze oczy i albo są złe, albo ten, trochę przypomina... Nie, wydaje się bardzo przyjazny, ale taki starszy pan z wąsami, no nie? Taki Henryk trochę. Trochę tak, ale trochę te oczy ma takie skośne, takie fajne, sprytny.
mały, ale też nie za mały. To chcesz tutaj czy na pasażera? Nie, no tutaj. No ma, to ja pójdę na pasażera. Design w środku. Mi od razu na przykład uwagę zwróciły te tutaj, proszę bardzo, wskazówki na tablicy, na zegarach. No on w ogóle się wszystko podświetla na czerwono. Designerskie, no to włączmy. Jak to? Tutaj, nie, czekaj. Ja nie odpalałam samochodu z kluczykiem dawno. O, proszę bardzo, świeci się na czerwono. 222. O, zobaczcie. Zobacz, jakie ma fajne te siedzenia, że taki, wiesz, taki designerskie, nie? Tutaj te ślaczki takie. No co się śmiejesz? To jest teraz moje dziecko, moje baby. No, ale tu ma fajnie dwa te picia, tu też można dużo wrzucić. No fajna taka gałka, super. Ale zobacz, w ogóle wsteczny jest do przodu. Dwie ładowarki te samochodowe, w sensie te super. No, fajny stojaczek już mam. No właśnie. No bardzo czysto to zaleta. Gratuluję, mamo. Dzięki. Dziecka. Udało ci się dziecko, no. Takie zdrowe widać, fajne, żywe. W ogóle patrzcie, jaki mam czederski brelok. Dostałam go od moich dziewczyn. To jest chyba najbardziej cekinowa rzecz, jaką w ogóle mam. Dostałam w ogóle cały zestaw rzeczy do samochodu. I jeszcze tego nie pootwierałam i nie powyjmowałam, jakby nie porozkładałam w tym aucie. No bo wiecie, czekałam w sumie, żeby zrobić to z wami troszeczkę. I też czekałam na moje prawo jazdy, żeby mieć już taką pewność, że dobra, zdałam prawko. Teraz będę jeździć tym autem, więc mogę sobie je lekko umeblować. Samochód nadjeżdża, jak on zaparkuje tu obok, to będzie trochę kicha. Pokażę wam może, co dostałam z tych rzeczy do samochodu. Tutaj mamy płyn do wnętrza samochodu. Zaraz sobie to wszystko porozkładamy tutaj. Tutaj mam całą taką uroczą kosmetyczkę, w której są, uwaga, ściereczka do wycierania samochodu, chusteczki higieniczne. W każdym samochodzie powinny się znaleźć te rzeczy. Płyn antybakteryjny, chusteczki wilgotne i oczywiście rzecz najważniejsza, czyli zapachy do samochodu. To jest jakiś zapach truskawkowy. Ja to muszę gdzieś tutaj położyć. Ja nie wiem, gdzie to się kładzie. Z takich gadżetów do samochodu to mam na razie tylko takie coś. To jest taki trzymak na telefon, co nie? O, proszę. Dobra, ustawiłam was teraz w innym miejscu. Ja w ogóle muszę rozkminić jakiś taki dobry trzymak na aparat w tym samochodzie. Nie, żebym, wiecie, jakoś szalała tutaj za kółkiem i nagrywała przy okazji, ale tak jak teraz sobie siedzę, to by się przydało jakieś dobre miejsce, żeby ustawić ten aparat. Jak ja mam to otworzyć? Dobra, słuchajcie, jednak musiałam się wrócić do domu po nożyczki, bo nie dało rady tego otworzyć. Tak to wygląda. Czy nie uroczo? Dobra, mamy tutaj taki haczyk. I co? Muszę pewnie ten papier zdjąć, żeby to w ogóle zaczęło działać. Ale to ładnie pachnie. Czy wy to widzicie? Moja pierwsza ozdoba. Wygląda to przeuroczo. No i oprócz tych wszystkich rzeczy mam też Carmex, bo dziewczyny wiedzą, że ja kocham Carmex. Używam go po prostu... No, jestem uzależniona wręcz. Więc dobrze, żebym miała też Carmex w samochodzie i żeby nie musieć o nim pamiętać. Może sobie ten Carmex włożę... O, tutaj go położę. W ogóle wybaczcie już te paproszki, ale ja myślę, że to miejsce tutaj to jest po prostu przeznaczone właśnie na Carmex. Nie mam pojęcia, po co innego mogłoby być tutaj takie właśnie taka przestrzeń. Ale na moją pomadkę sprawdzi się idealnie. A, jeszcze muszę kocyk przynieść. No tak myślałam, że sobie położę tutaj kocyk z tyłu też. Jakie urocze, malutkie opakowania. Dobra, i włożę tutaj właśnie z tyłu. Meblowanie samochodu po prostu. Tak w ogóle się zastanawiam właśnie, czy nie ozdobić jeszcze jakoś tego samochodu. Nie chcę z niego zrobić, wiecie, jakieś choinki, jak to moja mama się śmieje, że ja zaraz zrobię z tego auta choinkę. Nie o to mi chodzi, ale po prostu chciałabym tutaj dać jeszcze jakieś takie, wiecie, drobne akcenty. Marzyło mi się, żeby zrobić coś takiego. Uwaga, teraz pewnie większość osób mnie wyśmieje, że to jest beznadziejny pomysł, ale chciałam sobie przyczepić takie listki, takie, wiecie, sztuczne listki. Myślę, że to by mogło fajnie wyglądać. Widziałam coś takiego na TikToku, ale boję się, że to może być zły pomysł, nie wiem czemu. Że to będzie wyglądało kiczowato, a jednak nie chcę, żeby to wyglądało kiczowato. Więc to jeszcze się zastanowię, możecie mi dawać jakieś swoje propozycje, jak mogłabym ozdobić ten samochód. Jestem otwarta na wszystko i może akurat mnie zainspirujecie. Także tak, słuchajcie, ja myślę, że z mojej strony to by było na tyle. Tak jak powiedziałam, ja się tutaj nie będę za bardzo rozpowiadać na temat tego samochodu, bo się po prostu nie znam. Ale chciałam się tym po prostu podzielić, bo jest to jednak duża rzecz w moim życiu. Nie mogę się już doczekać jakichś fajnych wycieczek, gdy już nauczę się dobrze jeździć tym samochodem. Na razie chyba będę jeździć tylko w nocy, gdy na drodze nie ma żadnych aut. Właśnie, słuchajcie, przyszła mi dzisiaj paczka do paczkomatu i mojego taty nie ma, bo pojechał tam z pracy gdzieś i chyba ja będę musiała jechać właśnie po nią.
i ją odebrać, więc pewnie pojadę w nocy, bo nie ma opcji, że o tej porze jak teraz wyjadę na miasto. Muszę się oswajać z tym samochodem, to zdecydowanie, ale myślę, że na razie tak, wiecie, bezpiecznie, gdy jest trochę luźniej na drodze. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Możecie napisać w komentarzach, gdzie powinnam się udać na pierwszą wycieczkę tym samochodem. Czekam na Wasze propozycje i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie!